Panie Wójcie, możemy prosić? Proszę Państwa, rzeczywiście dzisiaj jest ostatni weekend lata, w związku z tym tytuł festynu jest jak najbardziej właściwy, pożegnanie lata. Pogodę mamy zapewnioną przez rodziców, od kilkunastu dni nad tym pracowali, także bardzo dziękuję za wkład pracy. Oddaję głos panu Grzegorzowi Kołkowskiemu. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, mieszkańców naszej gminy. Serdecznie witam gości przybyłych. Wśród gości mamy władzę powiatu, pana przewodniczącego Rady Powiatu, pana wicestarostę. Państwo większość znają, ale jak patrzę tak na was, kochani, to widzę, że prawie same blade twarze, bo tylko grupka się dorozkuje. Trochę mało, może za rok będzie więcej. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie was witam, życzę miłego pobytu, fajnej zabawy, dużo wrażeń. A dyrekcji szkoły podstawowych, zespołu szkół, przepraszam, Jarosław Raszki, dziękuję za pomysł i za to, że robią to od lat. Z każdym rokiem, no na pewno się wszystkim to podobało poprzednio, więc sądzę, że w tym roku również będziecie Państwo zadowoleni. Także wszystkiego najlepszego i miłego pobytu życzę. Dziękuję za uwagę. Proszę Państwa, to już jest siódmy festyn. Każdy z tych festynów odbywa się dzięki pomocy naszych sponsorów. Serdecznie dziękuję Lokalnej Grupie Działania Tygiel Doliny Bugu, firmie Real Morszku, Światowemu Bankowi Spółdzielczemu w Sokołowie Podlaskim, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jabłonie Lackiej, Starostwu Powiatowemu, Mleczarni Sokołowie Podlaskim, Masarni pana Krzysztofa Szajko, Piekarni w Bielanach pana Bielińskiego, Piekarni pana Adama Sarnowskiego, panu Krzysztofowi Rozbiskiemu, panu Grzegorzowi Krasnodębskiemu, panu Krzysztofowi Mikołajczukowi, panu Kamilowi Borysowi, wszystkim rodzicom, którzy tutaj ogromny wkład pracy wnieśli. I jeszcze mamy specjalne stoisko Poczty Polskiej, bardzo dziękujemy, na którym to stoisku, proszę Państwa, można nabyć okolicznościową kartkę na dzisiejszy festyn i specjalny okolicznościowy stempel. Jeszcze raz Państwa serdecznie witam, życzę miłej zabawy.